Widzę, że was dobre humory nie opuszczają. Trzy przede mną pokolenia, piękne, wspaniałe, ale czy jest jakaś taka cecha, jedna, dwie, która totalnie was łączy, że w każdej z was ona jest? Ja mam odpowiedź na to. Od dobrego humoru do totalnego wkurzenia się jest mniej więcej 1,5 sekundy u każdej. O, przepraszam. Mamo. No to nie ja, to ktoś inny. Ale mamy teraz po prostu takie doświadczenie tego, o czym było przed chwilą mówione. Krew. Myślę, że do krwi to jeszcze trochę. Ale fajnie, że tak powiedziałaś, bo ja pomyślałem sobie, że to, co was może łączyć, to taki mocny charakterek. Ale mnie też ciekawi, czy są jakieś różnice, które wynikają z tego, że jednak siedzą przede mną trzy różne pokolenia? Ja z Karoliną mam bardzo bliski kontakt, bardziej jak koleżanki nawet. Się śmieję, że Karolina to jest druga córka mojej mamy. Więc ja myślę, że może kontrast bardziej między mamą a mną niż między mną a córką. Mhm. Pani Grażyna, pani widzi tą kontrę? Tak, ja widzę kontrę, ale nie tyle w dzieciach, co w ogóle w społeczeństwie. Mi chodzi o to, że nie ma czasu na takie spokojne rozmowy, jak teraz, że mamy kominek, psa, pana, jest cisza. Tylko ten pośpiech połączony z używaniem ciągle komórki, zwłaszcza u mojej córki, jest taki, no, ale to całe społeczeństwo jest takie pokolenie. Tak, ty jesteś bez komórki, się nie potrafisz obyć w ogóle. I na przykład jak jedziemy samochodem czy coś i ja chcę z nią porozmawiać, bo akurat jesteśmy same, to nie mogę z nią rozmawiać, bo ona jest w komórce cały czas. I to jest coś, co mnie czasami tak deprymuje, ale rozumiem, że to jest całe pokolenie. Natomiast Karolina jest przeciwieństwem trochę, bo Karolina potrafi słuchać przez to, że nie używa może tak dużo komórki. Ale Karolina potrafi słuchać. Nie, mi się wydaje w ogóle różnica w pokoleniu, że ja właśnie jestem pokoleniem, które zaczyna rozumieć siebie i w ogóle rozumieć emocje. I nieraz ja wam powiedziałam, może byśmy pogadały z jakimś terapeutą? Nie, co ty, będzie dobrze. Więc ja myślę, że to jest wynika stąd może to słuchanie, że ja po prostu rozumiem. Rozumiem. No, teraz stało się modne chodzenie do terapeuty. Nie modne, tylko bardziej jest potrzebne. Znaczy rozpoznawalna potrzeba jest. Nie teraz. Potrzeba, tylko przestali się ludzie tego wstydzić. Zawsze była potrzeba moim zdaniem. Pani Grażyno, pani powiedziała w jednym wywiadzie, że nie uznaje się pani za dobrą mamę, bo nie miała pani czasu. No nie miałam. To nie jest trochę tak, że może już nigdy później nie było czasu, by nadrobić ten czas z córką? Nie ma, już nie ma czasu, by nadrobić, rzeczywiście nie ma. Nie ma, bo ja w telefonie siedzę cały czas. Nie o to chodzi, tylko po prostu pewne momenty, które są rodzeniem się takich bliskich bardzo relacji, uczuć, że one są zapominane, czy w pośpiechu właśnie przeoczane, to potem jest ciągłe takie niedowartościowanie, wydaje mi się, brak tego czasu spędzonego, bo nie brak miłości, tylko brak tego spędzonego czasu i spokojnych rozmów. I to jest już nie do nadrobienia. Staram się to nadrobić z Karoliną, ale ona też gdzieś mi poprzez szybkość swoich studiów i po prostu pokolenia się mijają. Więc jeżeli staramy się jakoś spotkać czy być razem, przeważnie na kolacjach, których jest coraz mniej, prawda, bo nikt nie ma czasu, ale staramy się być właśnie podczas tych kolacji albo staramy się gdzieś wspólnie wyjechać. Ostatnio byłyśmy w Afryce chyba, w Tanzanii, na takim wspólnym wyjeździe, gdzie było bardzo bardzo, bardzo wesoło i jakoś tak zbliżyłyśmy się trochę, ale jednocześnie też oddaliłyśmy się, a potem się znowu zbliżyły. I tak to jest falowo. Ale lubię kolacje z nimi. Niestety staram się nauczyć gotować Karolinę. No ja umiem gotować. Przecież ona gotuje najlepiej z nas wszystkich. Przepraszam bardzo. No to powiedzmy, co miała pani na myśli. Znaczy się staram, na przykład ona przychodzi i mówi: babciu, a jak się robi majonez, bo nie wiem, no to zostań, mówię, chwilę i ja cię nauczę. Ja ten domowy majonez całe życie zapamiętasz, jak się go robi, prawda? I będziesz pamiętała, kto dał ci ten przepis i kto poświęcił ci tę chwilę, żeby dokładnie go pokazać.
Karolina, czego ty byś życzyła tej waszej relacji? Tak realnie. Żebyśmy przestały każde sobie mówić, co mamy robić, mimo że mówimy to z miłości, że uważamy, że tak będzie lepiej, zrób tak, ale nie dajemy sobie swobody czasem, mam wrażenie. To tego nam życzę, żebyśmy trochę może wyluzowały, a tak to niczego bym nie zmieniła chyba, bo jest fajnie. A ja nam życzę wesołych świąt.